przedstaw się na początku naszym telewidzom. Łukasz Złotnicki, kampery Złotnicy. Ewentualnie wynajmij kampera.pl. Łukaszu, serwis, temat serwisu. Jak to wygląda teraz w obecnej sytuacji? Jesień, zima, u Was nie tylko sprzedajecie, ale też serwisujecie. Tak, mamy dosyć mocno rozbudowany serwis. W tej chwili zatrudniamy 4 mechaników, szukam 5, gdyż ten moment w roku, w którym się teraz znajdujemy, czyli jesień, za chwilę zima, potem wiosna, to jest dla serwisu kempingowego szczyt sezonu. W lato klienci korzystają ze swoich pojazdów i przyjeżdżają do serwisu tylko jak muszą, czyli jak faktycznie coś się popsuje, tak że już dalej nie da rady jechać. Natomiast zima, no to jest moment, kiedy trzeba wykorzystać ten czas, żeby wszystkie niedomagania, bolączki naprawić lub ewentualnie doposażyć swój pojazd w coś nowego, w coś, co przez ostatni rok, dwa albo i więcej jakby myśleliśmy, chcielibyśmy mieć i wreszcie się zdecydowaliśmy, żeby dołożyć, nie wiem, dodatkowe ogrzewanie, dodatkową klimatyzację, no różne tego typu historie. Najpopularniejsze jakieś działania serwisowe, które wykonujecie, to są naprawy powypadkowe czy doposażanie pojazdów? Zdecydowanie to jest doposażanie pojazdów lub ewentualnie usprawnianie niedziałających lub nie najlepiej działających urządzeń już obecnych na pokładzie. Naprawy powypadkowe też, aczkolwiek to są tematy grubsze, często trwają dosyć długo, więc zbyt wielu takich napraw w ciągu roku nie robimy. No nie wiem, strzelam, może 10 napraw powypadkowych przez cały rok robimy. Natomiast tak, jeśli chodzi o doposażenia, o bieżący serwis urządzeń, zwłaszcza urządzeń gazowych, urządzeń korzystających z elektryki, lodówki, właśnie piecyki, truma, webasto, to jak najbardziej, to jest nasza bieżączka. Co klienci tak naprawdę najczęściej, jeżeli chodzi o akcesoria, się decydują? Klimatyzacja, markiza, bagażniki rowerowe? Zdecydowanie tak. Klimatyzacja, markiza i bagażnik rowerowy to jest najczęstsze akcesorium. Ostatnio coraz częściej poduszki pneumatyczne w tylnym zawieszeniu. Dosyć często nadal jeszcze solary i jakby wpięcie w instalację elektryczną. Chcemy być niezależni w naszym samochodzie kempingowym. A z kolei coraz rzadziej stawia na przykład telewizji satelitarnej. Widać wyraźnie, że internet szerokopasmowy wypiera stare rozwiązania telewizji satelitarnej, które są dosyć drogie, często kłopotliwe w użytkowaniu, bo jak stoimy gdzieś pod drzewem albo mamy duże zachmurzenie, to taka antena satelitarna nie zawsze dobrze złapie sygnał i ludzie coraz chętniej i częściej wybierają rozwiązania online. Czy są sytuacje, kiedy mówiliście, no słuchajcie, już czy nie? No nie daliśmy rady, albo to nie ma najmniejszego sensu. No, wiem, że są różni klienci. W sensie, czy odmówiliśmy klientowi naprawy, to znaczy nigdy nie odmówiliśmy klientowi naprawy, ale zawsze zanim zabierzemy się za naprawę, robimy klientowi no, taki bardzo szczegółowy i no, nierzadko dosyć obszerny kosztorys, który no, klient musi nam zaakceptować podpisem, zanim weźmiemy się za rozbiórkę samochodu czy zakup części. I zdarzało się nam, że przyjeżdżał klient, robiliśmy wycenę, wycena była spora, dyskutowana z klientem, próba jakiejś tam wymiany na jakieś tańsze podzespoły, różne takie, ale wycena nadal, powiedzmy, no, nie była wystarczająco niska dla klientowskiego budżetu i tak, i klient mówił, przepraszam, ale no nie wykonam tej usługi u Was, bo po prostu mnie nie stać. Tak, takie rzeczy się zdarzały. Natomiast jak już się podejmujemy naprawy, to nie ma siły, to musimy ją wykonać. Zresztą my dosyć często z racji przeszłości sportowej mojej i mojego brata, i też obecnego jakby zaangażowania w sport mojej najstarszej córki, w przeszłości to był motorsport, moja córka teraz jeździ konno, mamy bardzo wielu klientów z tych branż, to znaczy mamy bardzo wielu klientów, którzy przyjeżdżają do nas swoimi kamperami, koniowozami czy ciężarówkami, które na przykład są im potrzebne na zawody. I często bywa tak, że jest jakaś awaria, jakaś potrzeba naprawy na już. No i wtedy jakby podejmujemy wyzwania. Łukaszu, jeżeli wszystko jest ok, a zaczyna się sezon jesienno-zimowy, czy warto do Was wpaść na swego rodzaju przegląd instalacji gazowej, elektrycznej, wodnej? Można coś takiego u Was zrobić? Jak najbardziej tak. My generalnie wszystkim klientom
Staramy się wszystkich klientów edukować i staramy się im przetłumaczyć i wpoić, że przynajmniej raz do roku każdy pojazd kempingowy powinien się pojawić na serwisie. To nie musi być nasz serwis, chociaż oczywiście do naszego najbardziej zachęcamy, ale musi się pojawić przede wszystkim w celu zbadania szczelności zabudowy. Musimy sprawdzić, czy gdzieś, gdziekolwiek, przy oknach, przy łączeniu ścian z sufitem, przy jakimś miejscu typu, nie wiem, montaż, miejscu mocowania szyber dachu, nie pojawił się jakiś drobny przeciek. Bo jeśli tak, to taka naprawa jest szybka i jest niedroga, to jest z reguły kilkaset złotych i mamy samochód z powrotem, czy przyczepę z powrotem uszczelnioną, a klienci, którzy zaniedbają tego typu regularny serwis po kilku latach, często bywa, że przyjeżdżają do nas, jak już samochód jest tak przesiąknięty wodą, że częściowo ma zgniłą konstrukcję. I oczywiście wtedy też naprawiamy takie auta, ale wtedy to już nie jest kilkaset złotych, a najczęściej kilka tysięcy złotych, a bywa, że i nawet 10, 20 i więcej tysięcy złotych, jeżeli samochód był rzeczywiście przez kilka lat czy przyczepa mocno zaniedbana. Chcę kupić kampera za 100 tysięcy złotych. Kompletnie się na tym nie znam. Czy mogę do Ciebie przyjechać i zapytać, czy jest w ogóle sens go kupować, na co mam zwrócić uwagę, jak to wygląda? Bartek, bardzo się cieszę, że zadałeś mi to pytanie, bo to jest bardzo istotna kwestia i kwestia, w której edukujemy naszych klientów, ale cały czas mam wrażenie, że jeszcze nie odnieśliśmy jakiegoś spektakularnego sukcesu w tej edukacji. A mianowicie samochody gdzieś z tego, samochody czy nawet przyczepy gdzieś z pułapu cenowego między 50 a 100 tysięcy złotych, to są z reguły pojazdy, które już trochę w życiu przeszły. To są z reguły pojazdy, które mają między 5 a 10 lat. Jednego, dwóch właścicieli wcześniej. Jak były użytkowane, jak były serwisowane, tego nie wiemy. I często niestety okazuje się, i to już po zakupie, że w pojazdach jest wilgoć, że w pojazdach może być nieszczelna instalacja gazowa, że nie wszystko jest sprawne w sensie instalacji elektrycznej, lodówki, ogrzewania itd. Do tego bywa czasami, zwłaszcza w samochodach kempingowych, że mamy kłopot z podwoziem, bo może hamulce są nie takie jak trzeba, może amortyzatory, nie wiadomo czy rozrząd był robiony w takim silniku i tak dalej. I żeby wyjść naprzeciw potrzebom naszych klientów, wykonujemy dla naszych klientów na ich zlecenie badanie techniczne przedzakupowe, czyli takie badanie jakby od początku do końca sprawdzające wszystkie elementy samochodu, jeśli chodzi o zabudowę, jej sprawność, jej szczelność, również jeśli chodzi o podwozie samochodowe bądź podwozie przyczepy, wykonujemy diagnostykę elektroniczną samego pojazdu, diagnostykę elektroniczną na przykład piecyków trumy, po to, żeby klientowi w ciągu jednego dnia, bo to mniej więcej tyle trzeba założyć, że będzie trwało, powiedzieć dokładnie, co w samochodzie bądź przyczepie, które potencjalnie chcą nabyć, działa, a co nie działa i ewentualnie jaki byłby koszt doprowadzenia takiego pojazdu do 100% używalności. I wtedy ten kosztorys, który dajecie klientowi, jest, rozumiem, ważny w waszej firmie, jeżeli chce coś tam porobić. Tak, ten kosztorys jest wiążący, jeżeli klient się zdecyduje na zakup tego samochodu, to ten kosztorys po pierwsze jest bardzo dobrym sposobem na to, żeby negocjować cenę zakupową. A po drugie, jeżeli do transakcji faktycznie dojdzie, na podstawie tego kosztorysu my jakby co do złotówki w tych cenach te niedomagania usuwamy. Ile taki przegląd u Was kosztuje? Jeżeli jest to przegląd wyłącznie części kempingowej, to kosztuje on 500 zł. Jeżeli jest to przegląd części kempingowej oraz części mechanicznej w przypadku kampera, czyli podwozie, skrzynia, silnik, diagnostyka elektroniczna pełna auta, dodatkowe 500 zł. To jest promil na tle 100 tysięcy na przykład wydanych na kampera. Tak, to jest dosłownie ułamek wartości, a wiemy dokładnie co kupujemy.